Stalowa Wola otrzymała 13,5 miliona złotych wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Za te pieniądze na nowo zostanie wybudowana osiedlowa ulica Boczna obok Alei Jana Pawła II na osiedlu Pławo. Prace budowlane obejmują przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, oświetlenia miejsc parkingowych i ciągów pieszych. Rozpoczną się już wiosną tego roku. W Stalowej Woli rozpocznie się budowa najdłuższego i najnowocześniejszego mostu na Podkarpaciu. Zezwolenie na realizację inwestycji przekazała na ręce prezydenta miasta Luciusza Nadbereżnego wojewoda podkarpacka Ewa Leniart. Most włączony będzie do nowego odcinka drogi wojewódzkiej 855 oraz dobudowanej trasy S74. Powiązany też będzie z drogą krajową nr 77. Inwestycja w 80% ma być finansowana z środków rządowych. Agencja Rozwoju Przemysłu wybuduje w Stalowej Woli dedykowany przedsiębiorcom akcelerator przemysłowy. Będzie to nowoczesny obiekt produkcyjno-biurowy o łącznej powierzchni 8,5 tysiąca m2. Budynek będzie posiadał instalację fotowoltaiczną, zbiorniki retencyjne, stacje ładowania samochodów elektrycznych, inteligentne i ekologiczne systemy wentylacji, ogrzewania i zarządzania obiektem. Strategiczne tematy dla rozwoju gospodarczego Stalowej Woli, inwestycje dedykowane firmom, instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne i stacje ładowania samochodów elektrycznych były wiodącymi tematami zorganizowanego dla przedsiębiorców przez Luciusza Nadbereżnego, prezydenta Stalowej Woli, już po raz 19 śniadania biznesowego. Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz magazyny energii wybuduje w Stalowej Woli na terenie strategicznego parku inwestycyjnego Europark Stalowa Wola Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna. Prezydent Luciusz Nadbereżny wspólnie z prezesem zarządu PGE Wojciechem Dąbrowskim oraz prezesem Europark Tomaszem Miśko złożył podpis na dokumencie rozpoczynającym budowę historycznego przyłącza sieciowego. Wyprodukowana zielona energia będzie wykorzystywana na potrzeby miasta oraz strategicznych inwestorów lokujących swoje przedsiębiorstwa na terenie Europarku. W kwietniu w Stalowej Woli na obiektach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej odbędzie się turniej eliminacyjny do tegorocznych Mistrzostw Europy U19. Wstęp na wszystkie mecze rozgrywane od 5 do 11 kwietnia będzie bezpłatny. Wydarzenie to dobra okazja do promocji obiektów Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej. W ramach konsultacji w sprawie utworzenia w Stalowej Woli Młodzieżowej Rady Miasta prezydent Luciusz Nadbereżny spotyka się z młodzieżą, by wsłuchać się w jej głos. Zgłaszane przez młodzież postulaty to np. tworzenie nowych klubów sportowych, lepsze połączenia komunikacji miejskiej, utworzenie centrum młodzieżowego. Sprawy te będą tematami obrad Młodzieżowej Rady Miasta, która już jesienią będzie się konstytuowała. Pierwszy dzień wiosny stalowowolscy uczniowie szkół ponadpodstawowych przywitali na sportowo. Wszystko za sprawą stalowej spartakiady zorganizowanej pod patronatem prezydenta miasta w ramach projektu Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania, plan rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli. W zmaganiach zorganizowanych na obiekcie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej wzięli udział uczniowie 6 szkół. Tytuł mistrza stalowej spartakiady przypadł zespołowi szkół nr 1 potocznemu Sikorskiemu. W Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego trwa budowa wyczekiwanego od wielu lat hospicjum wraz z poradnią medycyny paliatywnej. Przy udziale wielu gości złożeniu podpisów pod aktem erekcyjnym dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę placówki. Budynek będzie spełniał najwyższe standardy opieki paliatywnej. Wartość inwestycji to 27 milionów złotych, z czego 15 milionów pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.